Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tarnikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Tarnikowski. Witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Zaczynamy jak zwykle od spisu treści. Bielmo, filmowy i książkowy reportaż Marcina Gutowskiego nie powinien zostać odrzucony, ale stać się fundamentem do zadania fundamentalnych pytań. Jakich? O tym w podcaście. Papież Franciszek przestrzega przed ideologiami niszczącymi rodzinę. A w Wielkiej Brytanii doszło do historycznej zmiany. Pierwszy wyznawca religii niechrześcijańskiej został premierem. O świętym Karolu de Foucault w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych porozmawiam z ojcem Maciejem Biskupem, dominikaninem. Patriarcha Cyryl idzie coraz dalej. Po akceptacji prawosławnego dżihadu nadszedł czas na przyjęcie za własną ideologię przestrzeni życiowej. Łotewska Cerkiew Prawosławna ogłasza niezależność od Moskwy, a ja przypominam ciekawą historię jej walki o autokefalię. A potem z profesorem Jerzym Sojką porozmawiam o święcie reformacji. Na koniec zaś słów kilka o tym, dokąd zaprowadziła Kanadę ustawa o eutanazji. A teraz zaczynamy! Zaczynamy od trudnego tematu. Bielmo to trudny film i bardzo trudna książka. Dla człowieka wychowanego na Janie Pawle II uświadomienie sobie, że w istotnej kwestii zawiódł on wielu, jest bolesnym doświadczeniem. Dla człowieka wierzącego, dla którego Kościół jest domem, doświadczenie głębokiego kryzysu instytucjonalnego także wiąże się z ogromnym bólem. To nie jest proste doświadczenie. A ten film, a jeszcze bardziej książka, bardziej niż o Jana Pawła II, wymusza stawianie pytań właśnie o Kościół jako całość. To nie jest tak, że tylko on ponosi odpowiedzialność. Milczała ogromna większość hierarchów i księży. Ogromna większość była ślepa na cierpienie niewinnych. Nie wierzyła im. Teologia kapłaństwa, jaka wówczas dominowała, i rozumienie Kościoła, jakie było wspólne niemal wszystkim, sprawiało, że dobro niewinnych było stawiane niżej niż interes instytucji. Idealizacja kapłaństwa, właściwa tamtej i niestety także obecnej teologii, sprawiała, że ludzie nie widzieli albo nie chcieli widzieć przestępstw, a idealizacja i sakralizacja administracji kościelnej uniemożliwiała i nadal uniemożliwia odpowiednią, adekwatną reakcję na przestępstwa. Jan Paweł II był dzieckiem tamtej epoki, niczym się nie różnił w tym myśleniu od innych, a jego osobista, bardzo wysublimowana i w zasadzie niedotykająca brudu i zła świata teologia ciała, ale także teologia kapłaństwa czyniła go jeszcze bardziej ślepym na te realne zjawiska w Kościele. Jeśli zaś mnie coś naprawdę martwi w materiale Gutowskiego, to fakt, że wynika z niego niemal wprost, że w istocie niewiele się zmieniło. Najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II nie chcą rozmawiać. Kardynałowie odrzucają możliwość spotkania, bo ważniejsze od prawdy, ważniejsze od zadośćuczynienia ofiarom, ważniejsze od ustalenia stanu faktycznego jest dobro instytucji i jej symbolu, jakim niewątpliwie jest święty Jan Paweł II. To w istocie dalszy ciąg tej samej postawy, która umożliwiała przez lata działanie przestępcom, ukrywanie ich działań i tuszowanie ich. To dalszy ciąg myślenia, że nie tyle człowiek jest wartością, ile instytucja, nieprawda, a interes. A gdy ktoś z wnętrza systemu występuje przeciwko niemu, to jest skutecznie niszczony. Niby już wiadomo, że to droga donikąd, ale nieliczni, i to częściej świeccy niż duchowni, z kilkoma istotnymi wyjątkami, mają odwagę to powiedzieć. To wszystko stawia przed nami niezwykle istotne pytania o głęboką reformę systemu, rozumienia instytucji, autorytetu, a nawet idealizacji zarówno Kościoła, jak i kapłaństwa. To wyzwanie na miarę reformy wieku XVI i pytania o źródła autorytetu też jakby podobne. Ucieczka od nich, udawanie, że to tylko atak, jest drogą najgorszą z możliwych. Ani nie pomoże w odbudowie autorytetu Jana Pawła II wśród młodych, ani nie sprawi, że Kościół odzyska w ich oczach wiarygodność, a raczej sprawi, że zarzuty, jakie są stawiane także w Bielmie, staną się jeszcze bardziej wyraźne.
Przed ideologiami niszczącymi rodzinę Franciszek przestrzegał papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla nauk o małżeństwie i rodzinie. Jak zauważył, są to ideologie, które zakradają się, by z ideologicznego punktu widzenia wyjaśniać, czy wręcz przemalowywać, przetwarzać rodzinę. W ten sposób niszczą wszystko. Rodzina to mężczyzna i kobieta, którzy się kochają i są płodni. Przypomniał Franciszek. I dalej mówił tak. Jakość małżeństwa i rodziny decyduje o jakości miłości konkretnej osoby oraz więzi w ludzkiej społeczności. Obowiązkiem zatem państwa, jak i kościoła jest słuchać rodzin, aby okazywać im serdeczną, solidarną i skuteczną bliskość, aby je wspierać w ich pracy, którą wykonują z pożytkiem dla wszystkich, dodając im zachęty w wypełnianiu ich powołania na rzecz coraz bardziej ludzkiego świata, czyli bardziej solidarnego i braterskiego, mówił papież Franciszek. Musimy strzec rodziny, dodawał, ale nie możemy jej więzić. Musimy jej pomagać, aby rozwijała się tak, jak powinna się rozwijać. Uważajmy na ideologie, które zakradają się, by wyjaśnić rodzinę z ideologicznego punktu widzenia. Rodzina nie jest ideologią, ale rzeczywistością, podkreślał Franciszek. Rodzina rozwija się według realnej dynamiki, lecz kiedy przychodzą ideologie, by wyjaśnić, czym jest rodzina lub by ją przemalować, dzieje się to, co teraz widzimy i wszystko zostaje zniszczone. Rodzina ma tę łaskę, że tworzą ją mężczyzna i kobieta, którzy się kochają i są płodni. By zrozumieć rodzinę, trzeba uciec się do konkretu, a nie do ideologii. Ideologie rujnują, ideologie zakradają się, by wprowadzić na drogę niszczenia. Uważajcie na ideologię, ostrzegał papież Franciszek. To historyczna zmiana. Pierwszy wyznawca religii niechrześcijańskiej został premierem Wielkiej Brytanii. Postchrześcijańska, laicka Europa jest już wieloreligijna, a proces ten dotrze wcześniej czy później także do Polski. Tempo zmian jest błyskawiczne. Jeszcze 15 lat temu nie było pewne, czy premierem Wielkiej Brytanii może być katolik, a Tony Blair czekał ze swoim przejściem na katolicyzm aż do odejścia z urzędu. Boris Johnson, choć formalnie był katolikiem, a nawet członkiem parafii katolickiej, do której powrócił wraz ze swoją ostatnią żoną, już żadnych emocji religijnych, bo inne oczywiście tak, nie budził. Teraz zaś pierwszym premierem Wielkiej Brytanii zostaje praktykujący i dumny ze swojej wiary wyznawca hinduizmu. Dzieje się to zaś w kraju, w którym formalnie wciąż działa wyznanie państwowe, czyli Kościół Anglii, którego obrońcą jest monarcha. Nie ma w tym jednak nic zaskakującego. Wielka Brytania jest społeczeństwem wielokulturowym i wieloreligijnym, postchrześcijańskim raczej niż chrześcijańskim. Chrześcijaństwo jest tam już wyznaniem mniejszościowym, bowiem większość, według niektórych badań aż 52% Brytyjczyków, nie wyznaje już żadnej religii. Chrześcijan jest 38%. Jeśli rozbić to na osobne dane, to będzie to 12% Anglikanów, 7% katolików i kolejne wyznania będą miały jeszcze mniej procent, a regularnie praktykuje 5-6% wszystkich mieszkańców tego kraju. Chrześcijańskie świątynie w wielu miejscach, jeśli są żywe, to głównie dzięki migrantom, którzy wbrew nieustannym oskarżeniom wcale nie zasilają głównie wspólnot islamskich. Wyznawców islamu jest w Wielkiej Brytanii około 6%, a wyznawcy innych religii niechrześcijańskich to 3%, ale ratują trwanie katolickich i protestanckich kościołów. W takim świecie prędzej czy później musiało dojść do sytuacji, w której najważniejszy urząd w państwie zajął ktoś, kto chrześcijaninem, nawet kulturowym, po prostu nie jest. Mnie zaś osobiście cieszy fakt, że Rishi Sunak swojej religijności nie ukrywa, że mówi o niej otwarcie, że podkreśla, że jest dumnym wyznawcą hinduizmu i że w tej wierze chce wychowywać swoje dzieci. Doceniam też to, że gdy składał przysięgę wierności, to w ręce wziął świętą księgę hinduizmu, by z niej czerpać siłę konieczną do spełniania swoich obowiązków. Cieszy mnie zaś to, bo uważam, że to dobrze, gdy religia jest obecna w życiu społecznym, gdy nasze wyznanie, nasza religijność nie jest tajemnicą, gdy ludzie, w tym politycy, mówią o tym, co jest dla nich naprawdę ważne. A do tego mam poczucie, że mimo wszystkich różnic międzyreligijnych, coś mnie jednak z każdym innym wierzącym łączy.
tym czymś jest przekonanie, wyrażane w innym języku, w innej tradycji, w innych symbolach i w innych terminach, że istnieje jakiś głębszy sens, głębszy cel, głębsze ukierunkowanie naszego życia, że istnieje jakieś prawo głębsze niż tylko wynikające ze społecznego konsensusu. Możemy się różnić w jego rozpoznawaniu, możemy mieć odmienne poglądy na wiele kwestii, ale dostrzeganie sfery niedoczesnej nas łączy i warto o tym rozmawiać, szukając u innych rozpoznawania struktury świata, z której my także możemy się czegoś nauczyć. A teraz zmieniamy temat. Już za kilka dni uroczystość Wszystkich Świętych. To dobra okazja, by o świętych porozmawiać. Dziś z ojcem Maciejem, biskupem dominikaninem, porozmawiam o świętym Karolu de Foucault. A moim Państwa gościem jest ojciec Maciej, biskup dominikanin, autor wstępu, jednego z kilku wstępów do książki Święty Karol de Foucault, Milczenie i ogień, listy i zapiski. Witam ojca serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. No, rozmawiać będziemy właśnie o świętym Karolu de Foucault. Świętym bardzo szczególnym, o tak bym powiedział, bo jego droga do świętości zaczyna się wprawdzie w bardzo religijnym domu i w bardzo religijnym otoczeniu, ale dość szybko, można powiedzieć, on sam zainteresowanie sprawami religijnymi traci. Za to jest bardzo wyraziście zainteresowany sprawami dużo bardziej przyziemnymi, wojną, przyjemnością, także przyjemnością seksualną, bo to przecież jest święty, który nie ukrywa się tego, nawet w tym tekście się nie ukrywa, że miał bliską relację z pewną kobietą, nie najlepszej reputacji, o tak powiedzmy. Więc powiedzmy krótko o tym pierwszym etapie jego życia, bo to jest też taka nadzieja pewnie dla bardzo wielu chrześcijan, że można osiągnąć świętość, mimo że początki mogą być średnie. No u niego to akurat nie początki, tylko ten okres po wczesnej młodości, czy po dzieciństwie tak naprawdę. Znaczy ja zawsze tak mówię, że możemy po rodzicach wiele odziedziczyć i jedną z rzeczy, którą można dziedziczyć jest religia, jest jakiś zewnętrzny wyraz religijności, natomiast jakby wiary się nie da odziedziczyć, ją trzeba odkryć, otworzyć się na jakąś łaskę i widzimy, że Karol de Foucault przy całej swojej takiej gdzieś też wrażliwości, być może wynikającej też z tego, że bardzo szybko został osierocony, widać, że ma trudności z takim światem zewnętrznym, z autorytetem, problemy w szkole różne, potem w wojsku także miał pewne problemy w tym pierwszym okresie, został w końcu też wyrzucony z tego wojska. Widać, że łatwo się nie podporządkowuje zastanemu światu, jest takim niespokojnym duchem, poszukującym i w tym też poszukiwaniu bardzo szybko już jako nastolatek właśnie odrzuca tą religijność. Tak? Myślę, że to jest jakiś jego, nie chciałbym tutaj wchodzić w rolę gdzieś tam psychologa, ale myślę jakiś moment jakiegoś buntu wobec tej rzeczywistości, w której gdzieś tam był i też jakiejś właśnie takiej wrażliwości i myślę, że w tym odrzuceniu jest jakiś taki jego młodzieńczy autentyzm, ale który go przygotowuje w pewien sposób na takie bardzo indywidualne odnalezienie wiary, że to będzie jego wiara, to znaczy w tym sensie nie wynikająca z jego wyboru potem w przyszłości. Tak, bo rzeczywiście też dość szybko następuje nawrócenie, to znaczy to nie jest życiorys, który byłby życiorysem człowieka, który bardzo długo szukał. To nawrócenie następuje bardzo szybko i jest bardzo radykalne pod wpływem bliskiej kuzynki. To jest jakby jedna osoba. Druga osoba to jest też bardzo ciekawa postać, bo to jest spowiednik bardzo wielu świętych, sam też dotknięty wieloma problemami, ciężko chory przez większość swojego życia, prawdopodobnie także mający depresję, który od tego momentu prowadzi Karola de Foucault w zasadzie, no, nie wiem, czy dobrze powiedzieć, żelazną ręką, ale sam święty Karol de Foucault rzeczywiście oddaje mu się takie bardzo ścisłe prowadzenie i spowiedź u niego, można powiedzieć, rozpoczyna bardzo szybką drogę ku bardzo radykalnemu życiu chrześcijańskiemu. Tak, ale jednocześnie też to doświadczenie już w Afryce, to spotkanie z milczeniem Saharą, z prostotą Sahary, też jakby widział ludzi Żydów, a w
przede wszystkim muzułmanów, którzy gdzieś szczerze się modlili i mieli tą relację z Panem Bogiem, to też jakoś go tam dotykało, aczkolwiek miał taki komentarz do tego, że te formy wyznawania wiary są zbyt męskie. Może w tym sensie właśnie gdzieś może był ten powrót do katolicyzmu, do Ewangelii, która można powiedzieć ma w sobie tą też taką wrażliwość, jaką miał Jezus, czyli właśnie też tej taką powszechną, nie ma już mężczyzny, nie ma kobiety. Widać właśnie, że ta Ewangelia od samego początku, gdy zaczyna się w nim ta droga na nowo, droga wiary, ta Ewangelia w nim bardzo, bardzo żywo pulsuje, tak go fascynuje. Mimo tego doświadczenia takiego bardzo, wręcz można powiedzieć, może nie tyle mistycznego, ale takiego mocnego dotknięcia tym pierwiastkiem religijnym na pustyni w Afryce, to jednak widać, że konkretnie do niego przychodzi nie jakaś ogólna religijność, którą podziwia, ale przychodzi rzeczywiście bardzo konkretna łaska Chrystusa. I dość szybko pojawia się w nim, tak się zdaje, pragnienie życia zakonnego. Dość długo jego kierownik duchowy go od tego, może nie odwodzi, to jest źle powiedziane, ale próbuje go, sprawdza go z takim dość tradycyjnym założeniem, że neofita nie powinien od razu zostawać zakonnikiem, że to jest coś, do czego trzeba dojrzeć, dorosnąć, niezależnie od tego, jak szczera była ta wiara. I po tym okresie ostatecznie on trafia, po tym okresie oczekiwania ostatecznie trafia do trapistów. I tam rozpoczyna bardzo, bardzo trudną formę życia, która jemu wydaje się właśnie formą zbyt łagodną. No tak, widząc też pewną prostotę życia, czy wręcz ubóstwo i takie wykluczenie społeczne w Afryce, to rzeczywiście to życie trapistów wydaje się dosyć łagodne. Zresztą trafia, będąc u trapistów, trafia do klasztoru w Afryce. Myślę, że to też jest takie ciekawe, sobie tak myślałem o tym, że ta łaska buduje na naturze, że to jego doświadczenie wcześniejsze właśnie gdzieś tam w Afryce, znał trochę tą Afrykę, fascynował się nią, napisał trochę książek, napisał też jakąś książkę, która została nagrodzona w ogóle we Francji. I rzeczywiście trafia do Afryki, tam jakby jej bliżej jest, ale ciągle jakby szuka jeszcze bardziej radykalnego życia. No i wybiera, można powiedzieć, z punktu widzenia takiej rzeczywistości kościelnej, był to najbardziej radykalna forma życia chrześcijańskiego, jaką wybrał. Wśród muzułmańskich tauregów, dzieląc z nimi biedę, też taki moment, można powiedzieć, dla kogoś z punktu widzenia takiego życia kościelnego, wręcz trochę niezrozumiałe, bo pozbawia siebie Eucharystii. Wiemy, że to są czasy przedsporowe, nie może sam dla siebie odprawiać Eucharystii, więc też jakby na wiele lat pozbawia się sprawowania Eucharystii, jedynie adorując Najświętszy Sakrament. Żyje rzeczywiście w totalnym ubóstwie, odrzuceniu, tak jak tego doświadczają Tauregowie, ale wydaje się, że właśnie to jest jego spełnienie. On w tym życiu jakby odnajduje się, chociaż też doświadcza samotności, doświadcza ciemności, doświadcza trudności w modlitwie. Wcale ten jego wybór nie jest dla niego łatwy, ale ma poczucie, że jest na właściwym miejscu i że jest bratem. Tak, zresztą sam jakby bardzo fascynuje się Jezusem jako bratem. Widać jakby takie pragnienie, tęsknota tam gdzieś w jej biografii jest to zaznaczone, że może to była też ta tęsknota za taką bliskością, jakiej mu zabrakło z powodu rodziców, więc ta bardzo bliska relacja z Jezusem, który jest bardzo przystępny, jest przede wszystkim bratem i on też chce w Afryce stać się właśnie przede wszystkim tym bratem. No i przyjmuje taką formę ewangelizacji, która też
No, była, można powiedzieć, na ten moment za bardzo nieznana i niezrozumiała w Kościele, bo ewangelizował nie przez słowa, ale właśnie przez to, że był bratem dla tych wszystkich Tauregów, ale także i dla Żydów, dla chrześcijan. Mówił, że dla każdego, kto do niego przyjdzie, jest przede wszystkim bratem. Ale zanim trafił jeszcze na tę pustynię, ponownie wrócił do Afryki, to jeszcze był kilka lat, przypomnijmy, w Ziemi Świętej. I to w takiej sytuacji już zupełnie, pewnie dla jego środowiska, przypomnijmy, to był arystokrata, a przynajmniej szlachcic francuski, żołnierz, człowiek, który był bogaty, jeżeli chodzi o majątek. On oddał swój majątek siostrze, ale no, te pieniądze były wcześniej jego. A on staje się służącym, nawet nie przyjmuje jeszcze wtedy święceń kapłańskich, tylko staje się służącym w klasztorze w Betlejem i w Jerozolimie. No i tam wykonuje najprostsze prace, a równocześnie studiuje teologię i bardzo długo jest przekonany, że nie przyjmie nigdy święceń kapłańskich. To też jest bardzo ciekawe. Tak naprawdę dopiero pod koniec pobytu tam przekonuje się, że te święcenie kapłańskie nie przeszkodzą mu w byciu bratem dla innych, dla wszystkich. Nawet bratem dla właśnie tutaj jakby nie ma takiego, mimo że bardzo mocno krytykował też te kolonialne zwyczaje i mentalność francuską, ale też to jego odrzucenie nie oznaczało odrzucenia ludzi. Właśnie chciał także służyć żołnierzom francuskim, tak, sprawować dla nich sakramenty i myślę, że to też był ważny moment. Naprawdę to jego braterstwo było takie powszechne, że to nie było nigdy jakoś ograniczone do tylko jakiejś takiej grupy, jakiś wyidealizowany wybór konkretnych ludzi, tylko naprawdę był takim bratem powszechnym dla każdego, kto potrzebował Chrystusa, potrzebował też braterstwa. Ale też można powiedzieć, że to jest życie tak po ludzku, nieudane, bo oczywiście on sam wiedział, że jest na swoim miejscu, ale z jednej strony jego głębokim pragnieniem było założenie zakonu, zgromadzenia, w którym towarzyszyliby mu mężczyźni, a także zgromadzenia żeńskiego. To się nigdy nie udało, nie miał nigdy żadnego towarzysza. Zgromadzenie się pojawiło po jego śmierci, wiele dziesięcioleci po jego śmierci, męskie i żeńskie zresztą. Natomiast on sam zginął z ręki tych, którym służył. No, nie dokładnie tych samych, ale, ale tego samego narodu poniósł męczeństwo. Więc można powiedzieć, po ludzku nikogo nie nawrócił. On sam pisał, że no, tam ktoś się pojawił, kogoś ochrzcił, coś się wydarzyło, ale sam mówi, nie wiem, jakie będą tego efekty. Nikogo nie nawrócił, nic nie zmienił, nawet zakonu mu się nie udało założyć. Czyli tak czysto po ludzku, no można powiedzieć, jego życie nie miało sensu. Myślę, że to też jest jakieś, no bardzo mocno też podkreślał naśladowanie Jezusa z Nazaretu, tak, i tego życia prostego, ale także tego, myślę, takiego doświadczenia odrzucenia, no bo jak popatrzymy na misję Chrystusa w takim perspektywie czysto ludzkiej, no to też była przegrana. Uczniowie się rozproszyli, jakby nawet te efekty głoszenia cudów jakby wydają się stracone. Jezus umiera w całkowitym odrzuceniu, niezrozumieniu, ogołoceniu, nawet właśnie porzucony przez uczniów. I ten moment tylko zawierzenia całkowicie Ojcu, zresztą ta piękna modlitwa, jedna z najpiękniej ułożonych modlitw zawierzenia, którą zawdzięczamy Karolu de Foucault, w tym zawierzeniu widać, że jest ten ból z samotności i jakiejś też ciemności, a jednocześnie ufności wobec Ojca. Widać tutaj ten rys Chrystusa, tak, w Twoje ręce powierzam się ducha mojego i jakaś ta ufność, że wszystko jest w rękach Pana Boga i rzeczywiście można powiedzieć, to co się dzieje kilkadziesiąt lat po jego śmierci, to jest trochę takie w tym jego konkretnym powołaniu jakieś takie zesłanie Ducha Świętego, gdzie właśnie zaczynają się gromadzić ci, którzy chcą go naśladować. Tak. Zatrzymałem się na chwilę nad tym, co ta postać w wielu elementach bardzo współczesna, ale w wielu elementach swojej duchowości, no także bardzo XIX-wieczna, to jest kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, który został przynajmniej w Polsce jednak mocno zastąpiony kultem Bożego Miłosierdzia.
są oczywiście różne formy pobożnościowe, ale tak jakieś wewnątrz, w głębi dość podobne, tak się zdaje co do istoty. Bardzo przywiązane do prawa kanonicznego, on często do tego wraca, bardzo tak ściśle pewne rzeczy egzekwował, chociaż był człowiekiem niezwykłej otwartości, to też jest bardzo ciekawe w nim to napięcie. Natomiast czym on może być dla nas, ludzi, którzy żyją dobrych 100 lat po nim, w zupełnie innej rzeczywistości, w świecie, w którym większość z nas, nawet jak jedzie do Afryki, to jedzie na urlop po prostu, a nie mieszkać na pustyni. I gdzie być może taureskie pustynie mamy po prostu w mieście, dokładnie, bo wokół nas są ludzie niewierzący, bardzo często także bardzo blisko. Myślę, że każdy, kto spotyka się z Karolem de Foucault, poznaje jego życie, sam musi jakoś sobie odpowiedzieć na pytanie, co z jego życia jest możliwe. Dla mnie dominikanina, który jest powołany przede wszystkim do głoszenia takiego wprost Ewangelii, jednak Karol de Foucault był takim odkryciem też takiego sposobu kaznodziejstwa, które jest też pozbawione słów, ale które oznacza taką otwarte towarzyszenie ludziom. I muszę powiedzieć, że w moim doświadczeniu takim kapłańskim mam wiele takich różnych sytuacji, jakby towarzyszenia też ludziom, którzy są poza kościołem. Mam do dzisiaj relacje z różnymi ludźmi ze Szczecina, bardzo serdeczne, którzy są poza kościołem, nie mają tej łaski wiary, ale z którymi mogłem rozmawiać o wierze, o Bogu w ogóle. I nieraz wspólnie dotykać bardzo poważnych jakby takich kwestii związanych z wiarą, ale właśnie sobie myślałem, że jest taki też taki rodzaj głoszenia, bo głoszenie jest jakimś rodzajem dialogu, to znaczy, że jest głoszone słowo, jest jakaś odpowiedź, ale też jest taki rodzaj dialogu, w którym się jest po prostu z kimś, jest przy kimś, jakby towarzyszy mu, nie wymusza się w nim jakby tej odpowiedzi wiary, ale jest jakby też taki rodzaj świadectwa właśnie bycia bratem dla tego człowieka, że no tak, jest, nie masz tej łaski wiary, bardzo nas wiele rzeczy dzieli, w bardzo konkretnych sytuacjach musimy napisać właśnie jakby odrębne protokoły naszych rozmów, ale możemy zawsze się spotkać w człowieczeństwie, tak? To znaczy, że jeżeli łaska buduje na naturze, to właśnie widzę tutaj u Karola de Foucault, że on nie miał problemu spotkać się z każdym człowiekiem, bo głęboko wierzył, że rzeczywiście człowieczeństwo jest narzędziem naszego odkupienia, że on głęboko wierzył w tajemnicę wcielenia. Tajemnica wcielenia, czyli że Chrystus zbawia nas przez człowieczeństwo i w tym człowieczeństwie zawsze możemy się z innymi spotkać. I to jest, oczywiście tego nie trzeba w takich momentach określać, ale jest to jakaś taka ewangelizacja przez obecność, przez braterstwo, gdzieś z pragnieniem oczywiście tej łaski wiary dla osób, z którymi się spotykam. Ale dla mnie to jest, myślę, taki ważny element mojego też głoszenia, które jest też po prostu towarzyszeniem, milczeniem. I sobie też myślę, że bardzo mi to pomogło też w ostatnim czasie, gdy rozmawiałem z osobami skrzywdzonymi w Kościele. Taki rodzaj bycia chrześcijaninem, człowiekiem, który przede wszystkim słucha i jest obecny. Tak? To znaczy ja sobie bardzo mocno tego pilnowałem, żeby osób skrzywdzonych nie pouczać, nie wyznaczać im kierunków, nie podpowiadać. Najwyżej odpowiadać na pytania, jeśli bardzo będą tego pragnęły. Ale że bardziej towarzyszenie jako brat tych osób skrzywdzonych, i to był bardzo ważny taki moment, taki właśnie dla mnie kaznodzieja, który zawsze chce coś tam mówić i chce głosić, właśnie takiego milczenia. Też takim doświadczeniem ciekawym kiedyś było, jak byłem w pustelni w Grabowcu u sióstr betlejemitek i tam zasadniczo jak się przyjeżdża i się sprawuje Eucharystii, nie głosi się Słowa Bożego, co dla kaznodziei nie jest, który lubi głosić, wcale nie jest takie łatwe doświadczenie, ale rzeczywiście wtedy cała ta liturgia i całe to miejsce jakby było takim głoszeniem. I myślę, że nieraz właśnie też takie spotkanie z drugim człowiekiem
jakaś taka otwartość na siebie nawzajem, czyli otwartość na tajemnicę jest też jakimś rodzajem głoszenia, takiego tajemniczego, głębszego. To braterstwo, o którym ojciec mówił i to braterstwo, które mam okazywać każdemu, on przepięknie, on to znaczy święty Karol de Foucault pokazuje w medytacjach o Paternoster, pisze tak, ponieważ chcesz być moim ojcem i ojcem wszystkich ludzi, a więc powinienem czuć się bratem każdego człowieka, bez względu na to, kim jest i jak dalece byłby zły. To są też takie słowa, które bardzo mocno uświadamiają jego myślenie, jego sposób postrzegania Boga jako ojca i nas wszystkich jako braci, bo to też jest istotne, że on nie ogranicza braterstwa tylko do chrześcijan. On mówi, wszyscy jesteśmy braćmi, tak. Bo Bóg jest Bogiem i ojcem wszystkich, każdego człowieka, nie tylko chrześcijan. Zgadza się. No, zresztą swój dom nazywa fraternite, czyli braterstwo. No, i rzeczywiście, jak weźmiemy pod uwagę to braterstwo, o którym mówiło się we Francji w XIX wieku, to jego braterstwo naprawdę było autentyczne, bo to braterstwo, o którym we Francji mówiono, jednak miało taki rys przyjmowania innych, wykluczając innych. Tak? Natomiast u Karola de Foucault widzimy właśnie takie nieideologiczne traktowanie tego braterstwa, tylko ono jest takim bardzo egzystencjalnym, pokornym doświadczeniem uczenia się też słuchania i bycia z innymi. I myślę, że dzisiaj Kościół bardzo potrzebuje tego braterstwa, to znaczy tej obecności, też takiej jakiejś, która też wyraża, jak właśnie popatrzymy na ten brak owoców u Karola de Foucault, że Kościół też musi się nauczyć takiego cierpliwego oczekiwania, ale które jest oczekiwaniem braterskim, to znaczy, że bycia z ludźmi nie zawsze, nie od razu wymuszania jakichś konkretnych odpowiedzi, ale bycia po prostu z ludźmi w sposób bardziej pokorny. Może właśnie takie czasy przychodzą, że Kościół będzie miał mniej środków zewnętrznych, będzie musiał bardziej być pokornie obecny. Mam nadzieję, że to nie będzie się wyrażało w obrażeniu się na świat, ale właśnie na taką formę też zaproszenia do takiego większego braterstwa. Tym wnioskiem kończymy. Ojciec Maciej Biskup, autor wstępu do książki świętego Karola de Foucault, Milczenie i ogień, listy i zapiski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze podzielę się tylko, że za tydzień jadę na swoje takie rekolekcje w Milczeniu i właśnie zabieram ze sobą taką książkę Wykrzyczeć Ewangelię, ośmiodniowe rekolekcje w Efraim, właśnie brata Karola de Foucault, jego teksty, tak, że będę z jego tekstami i z Ewangelią. Mam nadzieję, że po tej kanonizacji jeszcze bliższy stanie mi się Karol de Foucault, mimo że jest jednym z rzeczywiście z najbliższych mi świętych. Czego bardzo życzę i ojcu. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Bogiem. I przenosimy się do Rosji. Cyryl coraz bardziej się rozkręca i właśnie do idei świętej prawosławnej wojny, która prowadzi jej uczestników do zbawienia, dorzucił ideę prawosławnego Lebensraum, przestrzeni życiowej niezbędnej do życia Rosjanom, która ma usprawiedliwiać przejęcie Ukrainy. Patriarcha mówił tak. Zapytałem kiedyś pewnego mężczyznę, czy chciałby żyć w maleńkim mieszkanku, przedstawiając to jako wolność i niezależność od innych, czy w wielkim mieszkaniu, w wielkim domu. My chcemy żyć w wielkim domu, tak żeby nie było nam ciasno, aby nasz wspólny dom nie stał się hostelem, w którym rodzi się wrogość wobec innych, wyjaśniał patriarcha Cyryl. No, teologiczne inspiracje Cyryla są niestety jasne. To naprawdę nie jest żadne chrześcijaństwo, tylko ordynarna ideologia nazistowska. I to się staje coraz bardziej oczywiste. Niestety ani Światowa Rada Kościołów, ani Watykan nie są w stanie wyciągnąć z tego odpowiednich, adekwatnych wniosków. Jakich? Ano takich, że z kimś, kto głosi prawosławny dżihad i prawosławną przestrzeń życiową, naprawdę nie ma o czym rozmawiać, bo to nie jest hierarcha chrześcijański, tylko dość paskudny, neopogański propagator nazizmu. Sobór Łotewskiej Cerkwi Prawosławnej zdecydowaną większością głosów, jedna osoba była przeciw, podjął decyzję o zwróceniu się do Patriarchatu Moskiewskiego z prośbą o nadanie Łotewskiej Cerkwi pełnej autokefalii.
Jednocześnie zdecydowano o wprowadzeniu do statusu cerkwi zapisów o niezależności, czego domagały się łotewskie władze. Już wiadomo, że Moskwa twierdzi, że żaden wniosek do niej nie wpłynął, a nawet gdyby wpłynął, to i tak nic on nie zmieni. Ale to ważny krok w uzyskiwaniu niezależności od Moskwy. Warto przy tym przypomnieć, że nie jest to krok pierwszy, bowiem ten został postawiony po I wojnie światowej, gdy Łotwa po raz pierwszy odzyskała niepodległość. Dość długo nie chciano w ogóle zarejestrować cerkwi, uznając ją wówczas za organizację prorosyjską. Ostatecznie uznanie przez państwo udało się uzyskać dopiero metropolicie Janowi, który choć sam zdecydowanie antybolszewicki, a do tego pochodził z Łotwy, nie starał się o autokefalię od Moskwy. Jednak po jego zamordowaniu, wszystko wskazuje na to, że przez NKWD w 1934 roku jego następca metropolita Augustin, także Łotysz, przeszedł pod jurysdykcję Konstantynopola i zaczął budować cerkiew, nie tylko rosyjskojęzyczną, zdecydowanie niezależną od Moskwy. Zajęcie Łotwy przez Związek Sowiecki zakończyło ten proces. Patriarchat moskiewski ponownie wcielił struktury łotewskiego prawosławia w swoją jurysdykcję, a łotewska autokefalia przetrwała tylko na emigracji. Odzyskanie przez ten kraj niepodległości początkowo też niewiele zmieniło, bowiem Łotwa przyjęła zasadę jedno wyznanie, jeden zarejestrowany kościół, co w praktyce oznaczało, że patriarchat moskiewski kontrolował wszystko. I dopiero decyzja Sądu Najwyższego z 2019 roku, który uznał zasadę tę za niekonstytucyjną, otworzyła drogę do oficjalnej rejestracji łotewskiej autonomicznej cerkwi prawosławnej, uznającej zwierzchność Konstantynopola. Od tego momentu na Łotwie działają dwie prawosławne wspólnoty, ale to ta moskiewska jest silniejsza i zdecydowanie bardziej liczna. Nie zmienia to faktu, że otwierać to może drogę, gdyby nie udało się uzyskać wyraźnego oddzielenia łotewskiej cerkwi prawosławnej od Moskwy, do prawnego wymuszania przejęcia przez parafie moskiewskie jurysdykcji Konstantynopola. Czy tak będzie? A to pokaże dopiero czas. A teraz w podcaście Tak Myślę czas na kolejną rozmowę. Tym razem o święcie reformacji porozmawiam z profesorem Jerzym Sojką, teologiem ewangelickim. A moim Państwa gościem jest dzisiaj profesor Jerzy Sojka, teolog ewangelicki, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Witam serdecznie. Witam. A porozmawiamy o święcie reformacji, a dokładnie o tym, czym jest reformacja, czym jest ewangelicyzm i wyznania ewangelickie, ale zaczniemy właśnie od pytania o święto reformacji. Ono tak przypada, nie wiem, czy pechowo, czy szczęśliwie, przed innym istotnym w kalendarzu liturgicznym dla odmiany Kościoła katolickiego świętem, obrządku łacińskiego, uczciwie trzeba powiedzieć, bo grekokatolicy obchodzą ten czas w innym momencie, czyli przed wszystkimi świętymi. Ale czym jest święto reformacji tak naprawdę? Jakby pan profesor je określił? Ja mam w ogóle problem z tym terminem święto reformacji, bo ja bym powiedział pamiątka reformacji, dlatego że to jest bardziej niż o świętowanie, chodzi tutaj o pamiętanie pewnego procesu, który dokonał się w Kościele w XVI wieku i którego to wyznanie, jako którego jestem członkiem, jest w pewnym sensie spadkobiercą i do którego jakoś tam stale jako luteranie się odwołujemy. Oczywiście reformacja jest fenomenem szerszym, to nie tylko luteranizm, w niej ma swoje korzenie, swoje odrębności, tak to nazwijmy, bo oczywiście widzimy się jako część Kościoła powszechnego, ale o specyficznym sposobie interpretacji chrześcijaństwa. Takich nurtów z tej XVI-wiecznej reformacji jest już kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset w protestantyzmie, które się wywodzą. I w tym kontekście to jest przypominanie, ale przypominanie nie tylko wydarzeń XVI-wiecznych, ale przypominanie tego, o co w tych wydarzeniach w naszej perspektywie chodziło, to znaczy przypominanie tego, że przed Kościołem jest postawione wyzwanie bycia wiernym Ewangelii i przypominanie tego, że jakby ten Kościół także dzisiaj takie pytania sobie musi stawiać. Oczywiście my jesteśmy w zupełnie innym miejscu historycznie, my jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o wyzwania, które przed nami stoją, natomiast nadal ten punkt odniesienia do jakby jądra chrześcijaństwa, jakim jest Ewangelia,
no jest pytaniem, które jest zadawane wszystkim chrześcijanom, myślę, że nie tylko protestantom, którzy gdzieś tam w święto reformacji starają się pamiętać o no, pewnych początkach swojej wersji interpretacji chrześcijaństwa. Zanim przejdziemy do jądra chrześcijaństwa, ja zadam jeszcze dodatkowe pytanie o to, na ile te odrębności wyznaniowe, o których oczywiście pamiętamy, odrębności między samymi protestantami przecież, także przynajmniej dwie tradycje wielkie, augsburska i reformowana, tam wewnątrz jeszcze można by dzielić dalej, a katolicyzmem, no ale na ile źródłem tych różnic jest sama reformacja, na ile późniejszy proces konfesjonalizacji, czyli takiego dynamizmu oddalania się od siebie wyznań, którego prawdopodobnie sami twórcy reformacji, przynajmniej na początku, chyba nie byli w stanie przewidzieć, zresztą podobnie jak twórcy kontrreformacji, żeby tutaj nie stawiać zarzutu, tylko zarzutu, czy nie stawiać opinii tylko na temat jednej ze stron tego sporu, bardzo wielu stron, dodajmy. Zdecydowanie tak, znaczy ja w ogóle niespecjalnie lubię ten podział na reformację i kontrreformację, bo on jest strasznie upraszczający. Bo tak naprawdę to, co w mojej perspektywie wydarzyło się w XVI wieku, to na pewno zachodnie chrześcijaństwo było w głębokim kryzysie i teraz to, co z czym myśmy zostali historycznie, to jest ileś odpowiedzi na ten kryzys. Jedną z tych odpowiedzi będzie oczywiście luteranizm, czyli augsburski ewangelicyzm. Inną odpowiedzią będzie cała wielka tradycja reformowana, czyli wszyscy Szwajcarzy, Zwingli, Calvin, Bullinger, no też to, co później się wyeksportowało na wyspy, to, co się dzieje w Niderlandach w tym kontekście. Można by jaką trzecią tradycję widzieć tych wszystkich radykałów XVI-wiecznych, o których też może dobrze by było nie zapominać, anabaptystów ówczesnych, ale też to wszystko, co z tą tradycją jest powiązane. No i kolejną odpowiedzią jest oczywiście trydencki katolicyzm. Nie? Który no też stara się w dużej mierze wymyślić na nowo, adekwatnie do wyzwań czasów i tego, w czym się mierzyło chrześcijaństwo, to jak ten Kościół powinien wyglądać. Znaczy często różnica pomiędzy Kościołem zachodnim roku pańskiego 1520, a Kościołem potrydenckim, w którym już realnie wprowadzono reformy trydenckie, a pewnymi odłamami protestantyzmu w takim samym układzie, to znaczy różnica 1520, a to, co protestantyzm z siebie wygenerował, no to śmiem twierdzić, że niekiedy naprawdę różnica między trydenckim katolicyzmem a 1520 będzie większa. Nie, bo tam doszło do głębokiej zmiany, tak samo jak w wielu aspektach protestantyzmu doszło do głębokiej zmiany. Natomiast, no mówię, mi jest bliska ta narracja Diarmanda McCulocha, który mówi o reformacjach XVI-wiecznych. No i jedna z nich to będzie trydencki katolicyzm, inna z nich to będzie luteranizm, jeszcze inna to będzie tradycja reformowana. No i oczywiście można by mnożyć. Natomiast w tym kontekście nie można nie przeceniać tego, o czym pan redaktor słusznie powiedział, to znaczy tego procesu konfesjonalizacji. To znaczy chrześcijaństwo wymyślające się na nowo w latach 20. XVI wieku, to jest taki bardzo różnorodny obrazek. Nie? Natomiast już później w latach 60. powiedzmy, no to zaczyna się takie ściąganie szeregów, zaczyna się budowanie faktycznie klarownych konfesji i zaczynają się po prostu bardzo takie całościowe odpowiedzi, które no bardzo mocno wykuwają się w pewnej polemice. I tak naprawdę całą drugą połowę XVI wieku i chyba gdzieś połowę XVII, no to mamy do czynienia ze sporem wielkich ortodoksji. Nie? Trydenckiej, reformowanej, luterańskiej, tam gdzieś oczywiście te nurty radykalne, ale nurty gdzieś też są, natomiast nurty radykalne one nigdy nie odgrywały takiego znaczenia. I w dużej mierze wyakcentowanie różnic i odrębności, które my dzisiaj dziedziczymy, to jest efekt tej polemicznej epoki. Nie? A nie samego początku, bo czasami naprawdę drogi poszczególnych osób kluczowych dla XVI-wiecznych układanek i historii no są kompletnie nieoczywiste. Nie? Znaczy, moim ulubieńcem jest zawsze kardynał Reginald Paul, który był jednym z najważniejszych postaci dla Soboru Trydenckiego i próby przywrócenia kościoła Anglii Rzymowi za panowania Marii.
Natomiast jak Reginalda Pola spotkamy w latach 20. we Włoszech, no to niewiele brakowało, aby mu wytoczyli proces o herezję ze względu na jego bliskie kontakty z tak zwanymi biblijnymi humanistami, czyli środowiskiem, na gruncie którego no wielu z tych ludzi zostawało reformatorami, w sensie protestanckimi reformatorami, a druga grupa zostawała reformatorami w ramach katolicyzmu, przygotowując sobór trydencki. Nie? Więc ten XVI wiek jest dużo bardziej skomplikowany, niż my byśmy chcieli dzisiaj prosto interpretować z obu stron. Zatrzymajmy się jeszcze na Lutrze samym, bo akurat on był polemistą, to znaczy o części jego współpracowników można mówić, że na przykład o Filipie Melanchtonie, czy z francuska Melanchtonie można mówić, że on był raczej ugodowy, chciał się dogadywać, osiągać porozumienie. O tyle Luter, no od pewnego momentu to już był wojownik, to już był człowiek, który także ze swoją stroną specjalnie się nie pieścił, tylko raczej grzmiał, wyklinał, czasem ze stratą dla klarowności wywodu, nawet takie mam czasami wrażenie. A to jest pełna zgoda, znaczy z Lutrem jest ten problem, że te jego polemiki no czasami są bardzo trudne do czytania, nie? Znaczy to nawet na takim poziomie retorycznego rozbioru tekstu często jest wyzwanie, szczególnie w późniejszych pismach. Natomiast no, ten moment takiego rozejścia się, no, on był dość wczesny, bo ja bym to datował już na 1519 rok, czyli dwa lata po tezach. To jest ta słynna polemika Lutra z teologiem domu papieskiego Sylwestrem Mazzolini z Pierio Prieriasem, który tam wtedy Lutra próbuje mu argumenty wytrącić taką właściwie papalocentryczną argumentacją, to znaczy w tej wizji Kościoła, którą Prierias przeciwko Lutrowi wytacza, to papież właściwie jest tą osobą, która sankcjonuje wszystkie źródła wiary. Nie? I właściwie Kościół sprowadza się do papieża. Nie? I tu trzeba być bardzo wyraźnym, że to była jedna z opcji teologicznych, która leżała w XVI wieku na stole, ale ona nigdy nie zyskała uznania pełnego, znaczy ona nigdy nie stała się elementem doktryny katolickiej, tak jak rozumie się rzymski katolicyzm. Natomiast no, Luter uderzony przez tą propozycję, no wtedy on idzie w tą taką narrację papieża antychrysta, ale też nie dlatego, że stwierdził, że antychryst to jest dobry, obraźliwy epitet, który będzie chwytał, tylko dlatego, że on to czytał przez pryzmat nowotestamentowego pojmowania antychrysta, czyli kogoś, kto chce stanąć w miejsce Chrystusa. No jeżeli tenże teolog papieski mu argumentuje, że to papież sankcjonuje Ewangelię, nie? Bo to właściwie taki wniosek z całej tej argumentacji płynął, no to trochę trudno się dziwić Lutrowi, że on wtedy do tego antychrysta się odwołał. Natomiast no, prawda jest taka, że no, w tym momencie no, to już doszło do tych wydarzeń, które są kluczowe. No, później Luter rok później pali bullę papieską, w Wormacji odpowiada Karolowi V to, co odpowiada i bardzo trudno było do tego wspólnego stołu wrócić. I oczywiście historycznie należy przyznać, że to nie jest teraz tak, że tylko Luter był biedny i prześladowany i on się zawsze chciał dogadać. No nie, bo on bardzo często był problemem w jakichś takich próbach dogadania się ze względu na swój taki ostry, polemiczny temperament i tamtych polemistów w XVI wieku to zdecydowanie nie tylko po stronie rzymskokatolickiej, ale również po stronie protestanckiej kilku miał i potrafił do nich się bardzo ostro odnosić. Doszedł już pan do tego, co się chciałem zapytać, panie profesorze, to znaczy doszedł pan do instytucji Kościoła, bo można odnieść wrażenie, że myśmy, to znaczy nasi poprzednicy, spierali bardzo ostro w tym XVI wieku o łaskę, podczas kiedy zdaje się to nie łaska i nie pytanie o to, z czego jesteśmy zbawieni, było głównym tematem nas dzielącym, a właśnie Kościół, albo mówiąc inaczej, relacja łaski do Kościoła, żeby już być precyzyjnym i jej obecność w Kościele, bo przecież ostatecznie i rzymscy katolicy, i ewangelicy augsburscy pozostają w przestrzeni zbawienia z łaski uczniami Augustyna. Różnimy się być może radykalizmem pojmowania tej tezy, czy wyprowadzania z niej wniosków, no ale nie różnimy się tezą, że łaska nas zbawia, bo to jest teza, którą znajdziemy nawet w dokumentach Soboru Trydenckiego. Ona będzie troszkę, tak bym powiedział, przesłonięta już rodzącą się ortodoksją trydencką, no ale jednak jest tam obecna.
Znaczy, oczywiście, że ona jest tam obecna. Tam spór, jeżeli mówimy o samej, nazwijmy to, soteriologii, czyli nauce o zbawieniu, to tam spór nie tyle szedł o działanie łaski, tylko o jakby miejsce człowieka w całym tym procesie i jakby rozumienie człowieka. No po prostu reformacja podjęła radykalizm grzeszności, który u Augustyna też jest, albo przynajmniej Augustyn da się w ten sposób czytać. Nie? I w tym nie było takiego próby zrównoważenia pewnym jednak antropologicznym optymizmem, nie? Bo tutaj protestantyzm, i to jest akurat cały protestantyzm, przynajmniej ten XVI-wieczny, on dzielił... No, arminianizm będzie trochę inny, tutaj będzie dużo bardziej optymistyczny. No tylko arminianizm to już jednak jest... Wejście do XVII wieku, jesteśmy w tych sporach, bo tu chodziło przecież o synod w Dortrechcie i to już jesteśmy jakby w następnym kroku rozwoju i w pewnym sensie no, z protestanckiej perspektywy można powiedzieć, że Arminiusz troszkę oddał sprawiedliwości ortodoksji trydenckiej, nie? I troszkę z niej zaczerpnął w tym optymizmem i możliwością wyboru ze strony człowieka. Nie? Natomiast ten XVI-wieczny protestantyzm, on jest absolutnie pesymistyczny antropologicznie. Logicznie, ale nadal, jak myślę, też nasi słuchacze mogą to trochę tak odebrać, że my tu teraz strasznie akademicką dyskusję prowadzimy, nie? Bo koniec końców, no, jak ludzie przychodzą do kościoła i szukają w nim jakiegoś religijnego doświadczenia, które opisujemy terminem zbawienia, to oni rzadko kiedy noszą tego typu punkty odniesienia, o jakich my tutaj rozmawiamy, nie? Bo to jest jakaś tam rozmowa fachowców od teologii. Natomiast to, co faktycznie w XVI wieku było strasznie problematyczne, no to tam poszło tak naprawdę o problem autorytetu w Kościele. I pytanie o to, jak Kościół reaguje na sytuację kryzysową i po czyjej stronie jest tak naprawdę odpowiedzialność z jednej strony, a z drugiej strony no też wszystkie środki do tego, żeby Kościół naprawić. Nie? Znaczy, ja to regularnie swoim studentom, z którymi mam przyjemność prowadzić taki przedmiot, który nazywa się Wstęp do Teologii Ewangelickiej, staram się pokazać, bo pierwsze, co czytają z Reformacji, to 95 tez Lutra. I to jest dla kogoś, kto wychodzi z backgroundu protestanckiego, no tekst absolutnie nieoczywisty, bo ilość takich odniesień do papieża, bardzo pozytywnych w tym tekście, nie? To trochę w takich w duchu dobry car, źli bojarzy oczywiście, ale to papież jest tą osobą, która tam ma coś dobrego zrobić i papież tak naprawdę o niczym nie wie i fajnie by było, jakby się jednak zorientował troszkę lepiej i naprawił to, co w kościele jest zepsute. No to w takiej narracji typowo protestanckiej, gdzieś tam już właśnie budowanej na tych opozycjach takich bardzo mocnych, późno XVI czy XVII-wiecznych, no to też jest tekst szokujący, nie? Bo tam u początku, u zarania dziejów nie chodziło o jakiegoś rodzaju podział w kościele, czy o jakiegoś rodzaju w ogóle przewrócenie teologii, bo też trzeba pamiętać, że odpusty były niezdefiniowane w sensie dogmatycznym. I teraz tylko bardzo szybko ta dyskusja, która właściwie mogłaby być dyskusją czysto duszpasterską, I takiego pewnego prostowania rzeczywistości, żebyśmy mieli jakąś taką sensowną ramkę dla pewnego interesu duszpasterskiego, który za odpustami się krył, no bardzo szybko to się stało sporem o autorytet. Nie? I pytaniem o to, gdzie jest Kościół i kto decyduje o tym, gdzie jest Kościół. A na ile to był spór też, bo część teologów, także ewangelickich czy biografów Lutra sugeruje, że to był też jakby to było też pytanie o pewność zbawienia, o to, jak ją uzyskać w takim znaczeniu subiektywnym, czasem nawet bardziej niż obiektywnym, i całą reformację, może nie całą, ale reformację Lutra wyprowadzają właśnie z tego fundamentalnego pytania i z braku odpowiedzi, którą miał odczuwać no, prawdopodobnie nie tylko Luter, bo gdyby tylko on go odczuwał, to byłoby to jego osobiste doświadczenie i tyle, ale on tymi pytaniami bardzo mocno zadawanymi porwał przecież za sobą tłumy, także katolików, znaczy także tych, którzy ostatecznie nie odeszli, czy nie stworzyli z nim kościoła zreformowanego, tylko pozostali w kościele katolickim. Ja wiem, że to są sformułowania, które pewnie dla Lutra nie byłyby precyzyjne, ale znaczy, porwał ludzi po różnych stronach. Kościele on też katolickim, uważał, że został, tak. No oczywiście, nie? Więc tutaj ten, znaczy...
Ja powiem tak, oczywiście to jest ważny faktor, tylko trzeba mieć świadomość tego, bo to często niestety ta narracja, którą pan redaktor bardzo sensownie przedstawił, ale ona jest używana po to, żeby spróbować powiedzieć, że no facet miał ze sobą problem i w związku z tym podzielił kościół, nie? Natomiast kluczowe w tym wszystkim jest to, że to faktycznie musiało być doświadczenie nie tylko Lutra, bo to świetnie zarezonowało. No i teraz tu by trzeba znowu troszkę chyba zacząć szukać głębiej w tym, jakiej tam był tak naprawdę sytuacja teologiczno-filozoficzna u początku wieku XVI, bo Luther był paradoksalnie nie humanistą XVI-wiecznym, ale nominalistą, czyli uczniem Ockhama. A Wilhelm Ockham, franciszkanin zresztą, reprezentant i kontynuator tej takiej konsekwentnie augustyńskiej szkoły teologicznej w teologii średniowiecznej, a jednocześnie twórca tak zwanej nowej drogi, no w pewnym sensie podminował rozwiązania takie tradycyjne, czyli tą drogę starą. No i to będzie i Tomasz z Akwinu, i to będzie Dunscott. I pomysł Ockhama to było pytanie o to, co to znaczy, że Bóg jest wszechmocny. Nie? I teraz Ockham radykalnie mówi, no to znaczy, że Bóg jest w stanie każde okoliczności zmienić. No i w tym momencie drogi do udowodnienia istnienia Boga, czy drogi do poznania Boga, które są u Tomasza, Ockham zrobił to, co później Kant pokaże u siebie w swoich krytykach, nie? Że to tam jest wszystko oparte na pewnym jednak założeniu przyczynowo-skutkowym, no i pytanie, co się stanie, jeżeli my to założenie zabierzemy. No oczywiście ten system zaczyna się walić, i to miało swoje daleko posunięte konsekwencje. Tylko, takie... że panie profesorze, tu jako filozof powiem, jak zabierzemy założenia, to każdy system się zawali. Ostatecznie ale my już oczywiście, wiemy. Ale oczywiście, znaczy ja nie mówię, że teraz w jakiś obiektywny sposób Ockham pokonał Tomasza. Ja raczej chciałem zwrócić uwagę na to, że zaczęto próbować w XV wieku to naprawić. I te odpowiedzi były kompletnie nietrafne, nie, bo one właśnie poszły w takim kierunku, że zaczęto budować na tej jakoś tam optymistycznej antropologii, zaczął się z tego cały ten pomysł z odpustami, z zapracowaniem sobie na zbawienie, mimo tego, że znowu poważni teologowie w drugiej połowie XV wieku protestowali. No, znaczy hasło luterskie, potępiające tamtą hasło takie odpustowe, że jak pieniądz brzęknie w skrzyni, to dusza w niebo skoguczyni, no to Luter tego nie wymyślił. No, to przecież na Sorbonie teolodzy w latach 80. XV wieku krytykowali. Nie? Natomiast to, z czym sobie moim zdaniem Kościół nie poradził, to przemyślenie konsekwencji dotyczących tych założeń tomaszowych, które zadał Ockham. No i teraz jakoś sobie z tym wszystkim trzeba było poradzić i skończyliśmy u początku XVI wieku no, z taką sytuacją bardzo głębokiej niepewności. Nie? I teraz jedną z odpowiedzi, którą znowu okhamistycznym tropem udzielił Luther, no to chwycić się objawienia. Objawienia tak, jak ono jest poświadczone w piśmie. Nie? I stąd się bierze cała luterska teologia słowa, która owszem ma taką konsekwencję, że ona idzie w kierunku tego słowa, niekoniecznie jakoś afirmując instytucję, która to słowo przekazała. Nie, bo tym momentem obiektywizmu dla Lutra będzie właśnie to spotkanie z Bogiem w jego słowie, a niekoniecznie gwarancja tego, że no on jest obiektywnie gdzieś osiągalny instytucjonalnie. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę nad tym, co znaczy to słowo, bo oczywiście tak tradycyjnie myślący katolik zada słusznie pytanie o to, a co wtedy, kiedy jeszcze słowa w znaczeniu spisanego pisma nie było? No był taki okres w historii, o czym każdy teolog oczywiście wie, kiedy wprawdzie były jakieś księgi Pierwszego Testamentu, Starego Testamentu, ale przecież jeszcze nawet nie było żydowskiego kanonu, bo on się pojawia później, a ksiąg Nowego Testamentu nie było w ogóle, no bo one dopiero powstawały. Wewnątrz pewnej wspólnoty dynamicznie rozwijającej się, zmieniającej, którą znowuż tradycyjnie wierzący katolik, pewnie zresztą tak samo jak tradycyjnie wierzący luteranin, nazwie Kościołem. Czyli można powiedzieć, że pierwszą rzeczywistością był Kościół, albo można powiedzieć, że pierwszą rzeczywistością było to, co było głoszone przez ten Kościół, czyli ta dobra nowina o pustym grobie. I to jest z perspektywy luterańskiej fundamentalna różnica.
Nie? Znaczy, to nie jest prosta alternatywa, czy my mieliśmy albo wspólnotę, albo przesłanie, bo żebyśmy się dobrze rozumieli, to słowo, to nie, o którym ja tu mówię w kontekście luterskiej teologii, to nie jest słowo spisane w kodeks. Nie? Znaczy, to jest to słowo, które jest wpisane w pewną biblijną tradycję i ta tradycja tak naprawdę zaczyna się w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie Bóg tworzy świat mówiąc. Nie, czy porządkuje świat, już nie wchodźmy w skomplikowaną dyskusję na temat rodzaju jeden, nie? Ale tam jest ten motyw Boga, który po prostu mówi i zmienia rzeczywistość. Później to jest podjęte bardzo mocno przez proroków Starego czy Pierwszego Testamentu, gdzie tam mamy te wszystkie sformułowania o wyroczni Pana, o słowu Boga, które przyszło do człowieka. No i wreszcie to jest skonkludowane w Ewangelii Jana, gdzie jest powiedziane, że na początku było słowo, a potem jest mnowina o wcieleniu tego słowa. Więc zaczynamy nie od pisma, ale zaczynamy od Chrystusa, nie? Czyli wcielonego słowa. I teraz jakby to, co Luther w swojej odpowiedzi powiedział, to, że w sytuacji, w której instytucja w jego czasach, w jego kontekście nie daje pewności zbawienia, no to próbujemy się odwołać jeszcze wcześniej. Znaczy jakby szukamy tej istotowego przesłania. Nie? I teraz oczywiście, żeby to wszystko mogło zadziałać, to musimy założyć jedną fundamentalną rzecz, bez której oczywiście ten system się zawali, no tak jak tutaj słusznie pan redaktor zauważył przy Tomaszu, przy tej krytyce Ockhamowej. Nie? Mianowicie trzeba założyć, że przez to słowo działa Duch Święty. Bo jeżeli to nie jest działanie Ducha, no to jest nie do obrony. To ja jeszcze inaczej zadam pytanie, bo jednak to słowo, zarówno słowo, o którym mówimy w Starym Testamencie, w prorokach, jak i u proroków, jak i to słowo, o którym mówimy w Nowym Testamencie, ono jednak przychodzi, realizuje się, dokonuje się wewnątrz pewnej wspólnoty, tworzy tą wspólnotę, ale również w niej przychodzi. Prorocy są zrozumiali w kontekście wspólnoty ludu, narodu Izraela. Także to, co słyszymy od Pawła, od Piotra, od ewangelistów, jest zrozumiałe w kontekście wspólnoty, to znaczy bez tej wspólnoty, która jest kształtowana przez to słowo, także przez Chrystusa oczywiście, ono przestaje brzmieć, to znaczy, bo nie ma go kto przekazywać, ale też nie ma go do pewnego stopnia kto głosić, proklamować i interpretować. Wszystko zgoda. Ale dorzucę do tego jeszcze, że nie można z tego po protestancku patrząc, czy po luterańsku patrząc, wywieźć wniosku o tym, że jakaś instytucjonalna forma tej wspólnoty jest gwarantem tego, że to słowo jest przekazywane w sposób no, adekwatny, spolegliwy, taki jak być powinno, nie? Znaczy, bo tutaj, i to jest coś, co oczywiście dla pewnie części protestanckich słuchaczy naszych, jeżeli takowi się gdzieś trafią, no może być nieco szokujące, ale to jest ta teza o ciągłości Kościoła, no bo przecież Luther w żadnym wypadku nie powiedział, że między prazborem w Jerozolimie, powiedzmy, nie? I czasami apostolskimi, czyli tym momentem, o którym rozmawiamy, tego początku, kiedy jeszcze nie mamy instytucji do końca, nie? Mamy tworzącą się wspólnotę, a jego czasami to nie było tak, że tam nie ma nic, że nie ma kościoła, nie? Znaczy ten kościół cały czas był. I ten kościół instytucjonalnie pewne rzeczy przekazywał i on je zachowywał i tam Luther w jednym ze swoich pism robi całą długą listę, co kościół to nie zachował, nie? Znaczy tam będzie treść Pisma Świętego, tam będzie, nie wiem, apostolskie wyznanie wiary, tam będzie modlitwa pańska, tam będzie dekalog, cała taka długa, obszerna lista. Natomiast to, przeciwko czemu Luther protestował, to, żeby teraz instytucja w związku z tym, że została przez Boga do czegoś wykorzystana, zaczęła sobie rościć prawo do tego, żeby o pewnych rzeczach rozstrzygać. Nie, że jakby ten, że z tego, że jestem sługą Bożym przez to, że przekazuję coś dalej, to z tego mają wypływać jakieś moje autorytatywne uprawnienia. No tak, ale tutaj dochodzi oczywiście natychmiast do głosu krytyka katolicka i to ta tradycyjna i ta mniej tradycyjna, która mówi, okej, jeśli nie Kościół jako wspólnota, czy jako instytucja, czy w obu w tych wymiarach jest gwarantem,
no to ostatecznie gwarantem staje się moje osobiste sumienie. Albo, jak to miało miejsce czasem w przypadku Lutra, moja osobista decyzja. To znaczy, on czasem argumentował w różnych sporach po prostu tym, że on tak rozeznał. A on jako ojciec reformacji jest tym, który ma prawo decydować. Okej, tylko problem jest taki, że my chyba nie do końca rozumiemy, co Luter w XVI wieku wtedy mówił, jeżeli on coś takiego argumentował. Bo my to już czytamy i to się nie jest przypadek, że to się zaczęło po oświeceniu, nie? Taka interpretacja. Bo jeżeli Luter w formacji wprost się powołuje na sumienie, to on się nie powołuje na sumienie w kategoriach instancji jego indywidualnego rozeznania i tego momentu, gdzie człowiek podejmuje decyzję, ale on się powołuje na sumienie, no właściwie w sensie tomaszowym. To znaczy miejsca, w którym Bóg człowieka zagaduje i przekazuje mu swój przekaz. Nie? I teraz ja wiem, że to wygląda bardzo blisko takiego oczywistego subiektywizmu. Ale dla niego samego to nie był oczywisty subiektywizm. Dla niego samego to był w pewnym sensie dramat i napięcie tego, że nagle się okazuje, że w obliczu kryzysu Kościoła on dostaje do rąk, no bo to się zaczęło wszystko od Stałpica i tego, że mu kazał na jego pewne wątpliwości wiary czytać Pismo Święte, no i mu z tego Pisma Świętego zaczyna wynikać coś innego, nie? Ale nie dlatego, że teraz on siebie uważał za takiego genialnego egzegetę, tylko dlatego, że no, w pewnym sensie ten tekst na niego zaczął przemożnie oddziaływać, nie? Czy raczej to, co za tym tekstem stoi. I zresztą jest takie ładne jego świadectwo gdzieś tam z późnych lat o tym, jak on dochodzi do tego przełomu reformacyjnego i w pewnym momencie on tam pisze, że no z radością odkrył, że to nie jest tylko jego pomysł, ale że to jest pomysł także Augustyna. Nie? I on tam się na O Duchu i Literze powołuje. Więc to jest tak naprawdę pytanie o to, jak mamy interpretować ten moment no, zagadywania nas wszystkich, nie? Bo ja czasami mam wrażenie, że ta taka obiektywna narracja, ona jest oczywiście atrakcyjna. Nie? Bo ona daje pewnego rodzaju pewność, że skądś dostajemy no jakąś taką oczywistą odpowiedź. Natomiast ona jest nieodporna na takie badanie jej granic. Nie? To znaczy, kiedy faktycznie ja mogę być pewny tego, że ta odpowiedź, która mi jest oferowana, jest prawdziwa. Nie? I jak wygląda ten proces dochodzenia do tej odpowiedzi? Ja nie chcę tutaj polemizować i zarzucać Luterowi subiektywizmu, bo to w ogóle nie o to chodzi. To jest pewne doświadczenie egzystencjalne, z którym zarówno wybitni myśliciele, jak i wybitne jednostki się mierzą. Natomiast to doświadczenie egzystencjalne w przypadku każdego niemal systemu kończy się tym, że ono kostnieje w pewną formę ortodoksji. Ja mogę zadać pytanie, może dla uszu niektórych luteranów będzie brzydko brzmiało, ale na ile księgi wyznaniowe luteranizmu nie są już efektem owego kostnienia doświadczenia Lutra, bo one jednak pewne kwestie bardzo jednoznacznie rozstrzygają, czasami inaczej niż Kościół łaciński, rzymskokatolicki, czasami podobnie, czasami inaczej niż inni reformatorzy, w tym przypadku szwajcarscy. Więc doświadczenie Lutra, które jest bardzo dynamiczne, bardzo żywe i bardzo głębokie, przemienia się ostatecznie w pewną formę. No ortodoksji to oczywiście ortodoksja jest żywa, dynamiczna i tak dalej, ja wszystkie te określenia znam, ale w zapisie tekstowym ona traci ten dynamizm, jeśli nie jest ponownie interpretowana, reinterpretowana i przeżywana. Znaczy i wszystko zgoda. Znaczy ja jedyna uwaga co do tego, co pan redaktor powiedział, to bym jednak rozróżnił różne teksty, nie? Bo księgi wyznaniowe luteranizmu powstawały mniej więcej przez pół wieku i o ile te zarzuty, które pan redaktor sformułował, są trafne na przykład co do formuły zgody, która jest już takim właściwie parascholastycznym rozstrzygnięciem pewnych rzeczy, to no, śmiem twierdzić, że katechizmy są dość bliskie tej dynamiki. I wyznanie augsburskie też mimo swojej takiej definicyjnego charakteru, ono jest dość bliskie tej dynamiki, nie? Choćby czasowo. Natomiast oczywistym jest, że nad luteranizmem ciąży niebezpieczeństwo
potraktowania tych ksiąg jako takiego swoistego dokumentu prawnego, które wyznacza po prostu granice działania, no i wtedy to będzie martwa ortodoksja. Znaczy to tutaj w ogóle jest, znaczy to jest jasne, nie? I jakby wracając do początku naszej rozmowy, znaczy w moim odczuciu o to też chodzi w pamiątce reformacji, nie? Żeby nie teraz przypominać, jaki to wielki heros Luther był tam gdzieś u początków, nie? Ale zadać sobie dzisiaj pytanie, czy my jako jego spadkobiercy przypadkiem, właśnie nie robimy dokładnie tego, przeciwko czemu on protestował, nie? Znaczy, czy myśmy nie zamienili żywego doświadczenia Boga, który wkracza w rzeczywistość i przekonuje o swojej sile, na jakieś dogmatyczne formułki. I to jest stałe niebezpieczeństwo, które towarzyszy chrześcijaństwu, i ja czytam swoje dziedzictwo jako luteranina, jako pewien obowiązek właśnie stawiania tego pytania. A że to nie jest tylko jakby mój wymysł, no to wystarczy podać prosty przykład, nie? Znaczy jest taki mój ulubiony artykuł wyznania Augsburskiego, 7 o Kościele, który w tym XVI-XVII wieku był zinterpretowany jako punkt wyjścia do tego, że nigdy nie siądziemy do stołu z przedstawicielami ortodoksji, czy to potrydenckiej, czy reformowanej, no bo tam chodzi o zgodę co do Ewangelii, co do sakramentów, i co do Ewangelii to się jeszcze z reformowanymi może dogadamy, ale już co do sakramentów to żadną miarą, a w wyobrażeniu ówczesnych luteran z katolicyzmem nie było po prostu możliwości żadnej, nie? Ani w jednym, ani w drugim. Natomiast dzisiaj jak popatrzymy na to, jak luteranizm, a przynajmniej ta jego część, która gdzieś funkcjonuje w ramach Światowej Federacji Luterańskiej, czyta ten artykuł, no to uczyniono z tego Magna Carta ruchu, z naszego zaangażowania ekumenicznego. Nie? I teraz realizacją tej wierności, tej Ewangelii staje się doświadczenie na przykład wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu luterańsko-katolickiej. Nie? I oczywiście to jest pewna dynamika, to jest pewien proces i to z tej krytycznej refleksji wynika, zgadzam się, jest ileś przykładów i możliwości, w których można pokazać, że luteranie nie są to w stanie zrobić. Nie? Bo to też nie jest tak, że teraz jest cudownie i wszystko nam się w tej wierności takiej dynamicznej udaje. Natomiast wydaje mi się, że to jest jakby celem czy przesłaniem reformacji, które coś realnie do życia Kościoła także dzisiaj wnosi. I tym wnioskiem kończymy. Ja powiem tylko tyle, że ja mam wrażenie, że te słowa są szczególnie, czy może bardzo istotne także dzisiaj, dlatego że do pewnego stopnia rok 2022 i poprzednie lata mają w sobie pewien element tego nastroju przedreformacyjnego. Pewna forma chrześcijaństwa, nie tylko katolicyzmu, ale szerzej chrześcijaństwa, zbudowanego na tamtych reformach, bardzo istotnych dla wszystkich chrześcijan zachodnich, się wyczerpała. Jednym z powodów był Kant, inne powody są także bardzo istotne i nowa lektura Pisma Świętego i hermeneutyka biblijna. I w tej chwili wszyscy rozpaczliwie szukamy nowego punktu wyjścia reformy. To mogę powiedzieć o Kościele katolickim, ale mam wrażenie, że również można to powiedzieć o innych wyznaniach chrześcijańskich, bo to o paradoksie bardzo często było tak, o czym zapominamy w tej dynamice międzykonfesyjnej, że mimo całego sporu wzajemnie wyznania chrześcijańskie się inspirowały, także katolicy z protestantami. I to też jest bardzo istotne. I nie mówię tylko o ostatnich czasach, bo to ostatnio to jest oczywiste, ale i w XVI, i w XVII, i w XVIII wieku, i nawet w XIX te inspiracje były, a teraz przeżywamy, takie mam wrażenie, jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić, też podobny proces wyczerpania się tamtego dynamizmu. Znaczy przynajmniej w Europie. Nie wiem, czy poważyłbym się za inne pozaeuropejskie konteksty, natomiast w Europie faktycznie mamy jakieś takie doświadczenie wyczerpania się formuły chrześcijaństwa i to nie jest doświadczenie tylko i wyłącznie Kościoła rzymskokatolickiego, ale to jest też doświadczenie wielu protestantów, którzy starają się jakoś na nie odpowiadać i no zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. I tym wnioskiem kończymy. Profesor Jerzy Sojka, teolog ewangelicki, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja mam nadzieję, że my do niej wrócimy trochę z pytaniem o nową reformację i nie mówię o tej reformacji biskupa Johna Sponga, anglikanina, tylko w ogóle o potrzebie nowej reformy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że faktycznie będzie okazja kontynuować.
I wracamy zgodnie z zapowiedzią do tematu eutanazji. Otwarcie do niej drzwi, to nawet w ściśle ograniczonych sytuacjach, w zasadzie nieuchronnie prowadzi do kolejnych reform i do poważnych nadużyć. Nadużyć nawet z perspektywy proeutanazyjnej. Kanada jest zaś w czołówce takich sytuacji, bowiem mamy kolejną taką historię. 54-letni Kanadyjczyk Amir Farsud złożył wniosek o eutanazję, bowiem obawia się bezdomności. Nie jest to oczywiście jedyny jego problem, bowiem mężczyzna cierpi na poważne bóle kręgosłupa po poważnym wypadku i jak sam podkreśla, jego życie jest nieustannym zmaganiem się z cierpieniem. To byłoby jednak jego zdaniem do wytrzymania, gdyby nie fakt, że męczy go dodatkowo lęk przed pozbawieniem go mieszkania. Farsud mieszka w oddzielonym mieszkaniu, które właśnie zostało wystawione na sprzedaż, a on sam nie jest w stanie znaleźć nowego, taniego i dostępnego dla niego lokum. I to jest właśnie powód, dla którego złożył wniosek o eutanazję. Nie chcę umierać, ale bardziej boję się bezdomności niż śmierci, tłumaczył. Dziennikarze zapytali też mężczyznę, czy gdyby miał mieszkanie lub możliwość jego taniego wynajęcia, to skorzystałby z eutanazji. Odpowiedź była negatywna. Mój stan zdrowia pogorszać się będzie, więc może kiedyś skorzystam z eutanazji. Ale nie teraz, mówił. Jego wniosek już wsparł jeden lekarz, a gdy poprze go kolejny, eutanazja będzie mogła zostać wykonana. Ta sytuacja po raz kolejny uświadamia z całą mocą, że kanadyjskie prawo jest zwyczajnie niebezpieczne dla ubogich, słabych i bezdomnych, bowiem uznaje ona eutanazję jako rozwiązanie nie tylko problemów z cierpieniem wywołanym chorobą, ale także z bezdomnością, biedą, brakiem perspektyw. Państwo może pozbyć się kosztowniejszych obywateli, zamiast zorganizować dla nich pomoc. Amirowi Farsudowi wystarczyłoby socjalne mieszkanie, ale zamiast tego może się on zabić. I nawet jeśli państwo nie kieruje się takim modelem myślenia, nawet jeśli jest mu on obcy, to brak zabezpieczeń socjalnych, brak opieki, a także możliwość skorzystania ze wspomaganej śmierci rodzi w wielu ludziach pokusę, niekiedy wspieraną przez rodzinę, rozstania się z życiem. I na tym polega cały problem z tym prawem. Zwracają na to zresztą uwagę także eksperci ONZ, którzy wskazali w raporcie, że kanadyjskie prawo dotyczące eutanazji wydaje się naruszać powszechną deklarację praw człowieka. Wspomagane umieranie nie może być postrzegane jako opłacalna alternatywa dla świadczenia pomocy osobistej i usług dla osób niepełnosprawnych, w szczególności tych o wysokich potrzebach. Napisano w dokumencie. Kanada odpowiada oczywiście, że urzędnicy nie traktują tak eutanazji, ale jak widać traktują ją tak sami ludzie, którzy nie radzą sobie z wyzwaniami życia i zostali wyrzuceni na jego margines. I niestety takich osób jest coraz więcej. Przypadków takich jak Farsudiego pojawia się coraz więcej w całym kraju. Jako naród byliśmy niewiarygodnie naiwni, myśląc, że bezdomność, bezbronność, niepełnosprawność, ubóstwo było czymś, co możemy odseparować od siebie, tak by nie stanowiło ono dla nas problemu. To ogromny problem, podkreśla dr Kerry Bowman, bioetyk z Uniwersytetu w Toronto. Lekarstwem na nieuleczalne cierpienie czy lęk jest bowiem tak naprawdę solidarność i empatia, a nie eutanazja. I to by było na tyle. Do usłyszenia już za tydzień, mówi wam Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.